Nie mamy też pogody. Aj, jaka przyczepność złapała, źle ułożone ciało na łuku. Uderzony bardzo mocno Słowak tutaj, ach, ściągnął ten motocykl, wyciągnął raczej, wypuścił przed siebie Thompson. Nie mógł już nic z tym zrobić, tylko... Tutaj właśnie, o, w tym momencie właśnie wyciągnęło delikatnie Bartka, ale zaraz wszystko robi, żeby nie wyjechać za szeroko. Tutaj widzimy Doyle. Tak, jest, był kontakt. Ale to czy kontakt, to mnie nie interesuje. Powiedz, czy on przewrócił Emila Sajfudiną. Ja myślę, że pomógł. Pomógł, okay. Emilowi na pewno. Musi to ocenić sędzia. Przypominamy, pan Craig Aykroyd. Ty uważasz, że do wykluczenia nadaje się tutaj Jason Doyle, a my pytamy także Pawła Przedpełskiego. Co on na to? Paweł, słyszałeś pytanie? No, jadąc na motocyklu na pewno jest inne odczucia, jeżeli tutaj widzimy to na przed kamerą. Proszę zwrócić uwagę tutaj. Świetny start Lindgrena, który od razu wyjeżdżał na zewnętrzną do tego odsypanego. Tam widać, że jest taki bardzo duży run. Tutaj zawodnicy amerykańscy troszeczkę sobie przeszkodzili, ale jechali bardzo dobrze. Po pierwszym kółku już się ustawili, a Pontus Asgreen po przegranym starcie i takiej pasywnej jeździe na ostatnich dwóch okrążeniach bardzo zaczął agresywnie jechać, tak? Po zewnętrzu, tu w tym momencie widzimy właśnie jedzie ten motocykl, raz go pociągnęło, drugi raz tutaj widzimy, dostał się do tego właśnie takiego bardzo odsypanego miejsca. Ależ to było ciasno, Pawliczak upadł, będzie przerwany. Jednak już jeden leży, ale zobaczmy, doskonały start z czwartego pola. No i tutaj próbował zrobić zakładkę i właśnie ten moment, gdzie uderzył nogą w tylne koło Pawła Przedpełskiego, spowodował, że no wytrącił z równowagi się sam Pawliczak. Zobaczmy, no dobrze to wyglądało, ale jednak Paweł był szybszy, szybciej dojechał do tego krawężnika. Sami Grzeszpiński, Fontina i Rempała jednak biorą w kleszcze juniora Wybrzeża i czy to się ułoży na 3 do 3, oj Jezus, ależ uderzyli. Chodzi właśnie o taki upadek, gdzie ktoś kogoś uderza z tyłu, to jest właśnie jeden z najgorszych właśnie upadków, a jeżeli jakby się samemu zawodzić, właśnie w tym momencie, właśnie tutaj postawiło Rempałę, wysadziło z motocykla Grzeszpińskiego, no i Rempała z motocyklem uderzył w bandę, troszeczkę się nadział na kierownicę i widzimy, świetne wejście za wszystkich, tutaj pojechał Grzeszpiński, w tym momencie postawiło trochę Rempałę, no i... ...dek nie jest przyjemny. Co tu się wydarzyło? No tam już jest korrida pod płotem, tam już jest tyle nasypane, że żeby tam wjechać, to trzeba mieć... No, stalowe niektóre wyciągało, części ciała. Wyciągało Andrzeja Lebiediewa, w końcu tak wyciągnęło. No tak, tutaj niczym w speedwayu lodowym w pewnym momencie pojechał łotewski zawodnik. No i zabrakło toru. Nie każdy zawodnik zza wschodniej granicy jest Emilem Sajfudinowym. Emil słynie z takich akcji. Tutaj wjechał Andrzej. No bardzo ofensywnie, w ogóle był strasznie nagrzany od początku tego biegu. Jak już się wjedzie w to nasypane, żużlowcy mówią, to absolutnie... ...wygraną za szybko policzyłem my Słoweńcowi, aj do Wera, ja. ...wyjeżdżał i szerzej. O, tutaj jest ten moment, kiedy Matej Żagar chciał sobie zrobić długą prostą, ale nie, no tu wina Mateusza Tondera wydaje się bezdyskusyjna. Tak. O ile Matej Żagar rzeczywiście lekko przycinał, no to Mateusz Tonder wyniósł się zdecydowanie. Co zobaczymy teraz. Tak, pociągnęło delikatnie Mateusza Tondera i no i niestety to doprowadziło do upadku zawodników zielonogórskich. Nie ma oczywiście przyjemnych upadków, ale myślę, że Matej Żagar z rozwagą upadał i nie wyglądał. Tak, tutaj weź to...